Dzień dobry Państwu. Tradycyjny program Kurek na piątek. Ryszard Kołbowicz, witam Panią doktor Ewę Kurek. Witam Państwa, witam Panie redaktorze. Proszę Państwa, no co by tu nie mówić, no główny temat wokół wszystko się w tej chwili kręci, to jest sprawa tego nieszczęsnego koronawirusa. No i niestety on ma coraz większy wpływ na nasze no nie tylko zdrowie, ale nawet życie. I tak jak jeszcze parę tygodni temu, czy nie mówiąc o tym miesiąc, czy dwa miesiące temu, to tak każdy myślał, a koronawirus, to mnie tam nie dotknie. No to niestety zaczyna on nas coraz bardziej dotykać, nie tylko w Polsce, ale nawet tutaj na Lubelszczyźnie. I są różne dylematy. To mówi się o tym, że ta choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób w wieku 60+, zarówno pani doktor, myślę, nie zdradzę tutaj tajemnicy, jak i ja, przekroczyliśmy już tą barierę i okazuje się, że ten koronawirus zaczyna stawiać pewne bardzo mocne wyzwania moralne. Otóż, jak można było przeczytać w internecie, sytuacja w Belgii szczególnie jest dosyć dramatyczna. We wszystkich krajach ponoć brakuje respiratorów, a przynajmniej nieoficjalnie mówi się o tym, że Belgowie podjęli decyzję, że przy zastosowaniu tej jedynej właściwie metody ratowania życia przy poważnym stanie tej choroby wywołanej przez koronawirus jest respirator i respiratory mają być dawane ludziom młodszym. To co z nami starszymi, pani doktor? Czy pani krew się nie buntuje, jak słyszy pani takie opinie? Jestem, wiecie państwo, przerażona. Powiedziałabym, to użyję takiego terminu judaizacji naszej cywilizacji. Nasza cywilizacja, zawsze to podkreślam zgodnie z prawdą, jest cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa, opartą na prawie rzymskim, filozofii, sztuce i tak dalej Greków. I pewne rzeczy piszę o tym w książkach, to nie jest jakoś tak, że na użytek dzisiejszy. Widzę, proszę Państwa, w Europie, to co Pan redaktor wspomniał właśnie o Belgii, że 60+ nie dostanie respiratorów, ale słyszałam też w telewizji wypowiedź lekarza hiszpańskiego, podkreślone było, że jest lekarzem z Izraela. Powiedziałam o takim zjawisku judeizacji naszej cywilizacji, judeizacji Europy, dlatego że, proszę Państwa, zawsze to podkreślam, że różnica między cywilizacją żydowską a naszą jest podstawowa, że pisze o tym zresztą Karl Jaspers, niemiecki filozof, którego cytuję w moich książkach, że w naszej cywilizacji ukształtowało się od Greków starożytnych przez Rzymian po dzisiejsze czasy, że w sytuacji zagrożenia uratować się albo zginąć musimy razem. Nie możemy wybierać, że życie jednego człowieka takiego, a takiego jest bardziej wartościowe, że będziemy ratować tego czy tego. To samo w sytuacji zarazy, zagrożenia śmiercią, nie do pomyślenia dla chrześcijańskiej cywilizacji, tej, ale i cywilizacji, podkreślam, i greckiej, i rzymskiej, i tego, z czego wyrośliśmy, jest segregowanie ludzi, że ci na ratunek, a ci na śmierć. A w Hiszpanii ogłoszono, że ludziom powyżej pewnego wieku, już nie pamiętam jakiego, respiratorów nie będą podłączać, respirator będzie dwóch, jeden starszy, drugi młodszy. To rzeczywiście jest dylemat moralny, ale nie można tak rozgraniczać. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o przypadku z Włoch. 72-letni ksiądz chory na koronawirus. Obok niego był młody człowiek, 41 czy 39 lat. To była jego decyzja. Powiedział: nie podłączajcie mi tego respiratora. Proszę, żeby ten przeznaczony dla mnie respirator był podłączony dla tego młodego człowieka.
ten ksiądz umarł, ale to był jego wybór, tak jak Maksymilian Kolbe. I to jest w naszej cywilizacji dopuszczalne. Ale stwierdzenie, że będą lekarze, czy ktokolwiek, nie wiem, politycy decydowali, że 60 plus nie należą się, tak jak w Belgii, respiratory, a 40 plus, czy to jest nie do pomyślenia. To jest absolutnie, dochodzimy do judaizacji Europy Zachodniej, niż na szczęście nie Polski. W Polsce nikt na to nie wpadł, dlatego że, przepraszam, nie mam koronawirusa, tylko jak mówię, to zawsze kaszlę trochę. Dlatego, że żydowskie prawo, które powstało w II wieku po Chrystusie, powiada bardzo wyraźnie, że w sytuacji zagrożenia dopuszczalne jest, a nawet Żydzi mają obowiązek poświęcić część społeczeństwa na śmierć, żeby uratować inną część. A proszę Państwa, to nie jest nasze prawo. Ja nie mam wpływu na Belgów. Ja się cieszę, że żyję w Polsce, że w Polsce nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby segregować ludzi względem wieku, tak jak w Hiszpanii, tak jak w Belgii. W Hiszpanii są po prostu, umierają całe domy starców, po prostu uciekają lekarze, uciekają opiekunowie, ci ludzie skazani są na śmierć. Dochodzimy do sytuacji zupełnie dramatycznej. Ja myślę, że musimy, oprócz walki z koronawirusem, my Polacy szczególnie, gdzie zachowały się jednak te tradycje i te zasady po prostu naszej cywilizacji, musimy po prostu martwić się również o Europę, która zginie, jeśli przejmie to straszne żydowskie prawo. I albo musimy, i trzymajmy się zasady, że ratujemy się wszyscy. Nie ma różnicy, czy dziecko, bo dochodzimy, Hitler też doszedł do wniosku, że ludzie ułomni, niepełnosprawni intelektualnie, upośledzeni są niepotrzebni, ich by mordował po prostu. Czyli teraz zachodnia Europa dochodzi do wniosku, że ludzie starzy, 60 plus, trzeba im płacić emerytury, renty, niech umierają. To nie jest, to jest nieludzkie, to nie jest chrześcijańskie, to jest niezgodne z cywilizacją, powtarzam, naszą, zachodniego chrześcijaństwa, opartego na przykazaniach Chrystusa. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Czy święty Jan, który powiedział, nie ma większej miłości niż ktoś, kto życie oddaje swoje za przyjaciół swoich. I można przyjąć postawę tego księdza Włocha, który oddał respirator młodszemu, ale to jest jego indywidualna decyzja. Trzymajmy się, dbajmy o naszą cywilizację, bo ta zaraza koronawirusa odsłania straszną zgniliznę. I zgniliznę to przyjęcie judaistycznej zasady i judaistycznego prawa doprowadzi do końca naszej cywilizacji, proszę Państwa. Także bądźmy świadomi tego i tym bardziej ceńmy to, co jednak i nasze władze, i szczególnie ten doktor Szumowski, który jest ministrem zdrowia i którego absolutnie podziwiam. Nie dopuśćmy do tego, żeby to judaistyczne prawo przekroczyło nasze granice. Jeśli Belgowie chcą, jeśli Hiszpanie chcą, niech to stosują, ale nie my. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo Pani Doktor za te mądre i potrzebne słowa. Do naszych widzów na koniec tej naszej audycji, z reguły te programy piątkowe były takie troszkę weselsze, nawet tytuł weselszy był. No teraz są niestety niewesołe czasy i w związku z tym jeszcze jeden apel do Państwa. Potrzebna nam jest Wasza pomoc. Istniejemy i funkcjonujemy tylko dzięki Państwa wsparciu. Bardzo proszę o przekazywanie darowizn na telewizję internetową niezależnych ludzi.
Ja dołączam się do prośby pana doktora, oczywiście. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję pani doktor za udział w programie i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej Niezależny Lublin. Dziękuję bardzo.